Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Co ja sobie tu stanęłam? Nie tak po to, żeby popatrzeć, ale ty jesteś ładna. Tamenda, czujecie to? Tamenda ma 15 lat już gdzieś. Dwa w jednym! O nie! Kto zna te numery? Ona jest niesamowita do wszystkiego. Coś tu jeszcze brudne jest. Można by było od razu przelizać. Sapałam się znowu, no. Trzeba schudnąć, bo tu już czego dychać nie może. Pani Laurko, koncert. Trzeba wystąpić. Pieniądze zarobić. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tu jest śniadanie, wiem, to jest nic nadzwyczajnego. Nic, naprawdę nic. Ale zobaczcie, jak ta szynka wygląda. To jest szynka z innego wymiaru. Szynka własnej roboty, tak oryginalnie w folii. Zaraz przełożę do pojemnika i jeszcze dołożę oczywiście pomidora. Przygotowuję obiad i będzie on bardzo, ale to bardzo spontaniczny, dlatego że wyciągam wszystko, co jest w lodówce. Znalazłam jeszcze, słuchajcie, brokuła. Mamy paprykę czerwoną, zieloną, marchewkę, cebulę, dam jeszcze świeży czosnek. O, słyszycie, że mniam mniam jest zrobione, tak? Pani przyszła pomóc? O kurczę, ale pani głodna. O matko. Rzucimy to teraz wszystko na patelnię i nie wiem co dalej. Naprawdę jeszcze nie wiem co dalej, także będę was zaraz informować. Tyle możecie słyszeć binga, chociaż w tej kamerze czasami nie słychać tego, co jest w tle i to jest dobre, bo mi to nie przeszkadza w nagrywaniu. Ona ma troszeczkę słabszy mikrofon z daleka, ale no nieważne, dobra, nie będziemy tu o mikrofonie. Oryginalnie metalową myszką, nie, no ja wiem, nie ma nic innego do mieszania. Dobra, zaraz wymienię. Wrzuciłam to wszystko, smażę to ze 3 minuty. Tym razem do smażenia użyłam oliwy, czosnek dajemy na końcu, bo jak nam się czosnek przypali, to będzie gorzki. I pokroiłam brokuła w takie mniejsze różyczki, żeby było dosyć wygodnie. Przemieszamy ten interes tutaj, na tej patelni, żeby to się wszystko tak trochę połączyło. I myślę, że wleję dosłownie troszeczkę wody, odrobinę, żeby się nie bawić z tym brokułem, żeby go, wiecie, gotować. Weźmy czajnik, wlejemy troszeczkę wody dosłownie. I ja to teraz przykryję i będę doglądać, żeby on się tutaj uparował z tymi warzywami. Ja chcę, żeby on też był al dente i żeby warzywa też były al dente, no bo wiadomo, że tak jest zdrowiej. I w ogóle ja tak lubię, wiecie, jak coś chrupie. Robimy sos, nie wiem, stwierdziłam, że damy sobie czubatą łyżkę masła orzechowego może. Zrobimy z tego coś innego, żeby tak nudno może nie było, więc mamy masło orzechowe i dzisiaj mamy te sos sojowy Tao Tao, ja najbardziej lubię Kikkoman. Damy z 2 łyżki sosu sojowego, może trochę więcej, bo tam musimy to sobie porządnie teraz wymieszać, to nam chwilę zajmie, ale zaraz będzie gładkie. I stwierdzam, że damy sobie trochę oleju sezamowego, w sumie jedną łyżeczkę może. Chyba, że będzie jeszcze za mało, to trochę parę kropli. Z sezamowym trzeba też uważać, bo jak minimalnie za dużo i będzie przesadzona. W sumie to się takie trochę tempe zrobiło, to już nie będziemy dawali oliwy, tylko z 2 łyżki wody dla poślizgu. Jeszcze czekamy na brokuła. Ugotowałam do tego trochę ryżu i zobaczcie, ostatnio w Sinsaju kupiłam sobie takie fajne, złote słomki. Mam metalowe srebrne, jakieś tam metalowe kolorowe mam, a teraz mam jeszcze złote. Super. Widzowie, ona knuje, siedziała tu, nie chce, patrzcie, z poduszką przyszła, chodzi z poduszką, otraj dydusz, dydusz, patrz, zaraz drzemka jest. Właśnie sprawdzam brokuła jeszcze chwilę i najpierw wymieszam ten sos z brokułem, a później dodam troszeczkę ryżu. I mimo, że daliśmy tutaj do tego ala sosu sos sojowy, to uważam, że jego będzie i tak za mało, więc tu te warzywa teraz jeszcze opruszę troszeczkę solą. U mnie nie ma dnia, żebym ja nie piła herbatki i teraz będę otwierała kolejną zieloną brzoskwiniową, którą dostałam od babci Teresy. Ostatnio też miałam inną, już ją wypiłam. Ogólnie bardzo, ale to bardzo lubię zielone herbaty brzoskwiniowe, nie wiem czemu, no po prostu, no ubóstwiam. I wiecie, że u nas się ciast nie piecze, my ogólnie, no nawet, no raz, że nie mamy ochoty, ciekawe kiedy to się zmieni, bo przecież to jest niewykluczone. Znam też osobiście takich ludzi, którzy jak jest weekend, a weekend bez ciasta, to weekend stracony. Ja ogólnie bardzo lubię brownie, jeżeli miałabym wybierać. No i tak Dawida wzięło, ale potem popatrzyliśmy na siebie i stwierdziliśmy, że chyba jednak nie robimy. Co tu mi się przekręciło? Moi drodzy, wiecie, że ja często potrafię męczyć bułę i wszyscy już znają tą melodię odnośnie tego, jak wyglądam bez makijażu, jak wyglądam w makijażu. Ale jeszcze tej historii to wam nigdy nie opowiadałam. To nie jest nic nadzwyczajnego. Kiedyś byliśmy u rodziny, no nieważne gdzie, co i jak, z kim, no nie będę wam opowiadać, bo i tak byście nie zrozumieli. To by było coś w stylu, opowiadam wam o kimś i wy se tak patrzycie, nie? I znacie takich ludzi, którzy wam opowiadają o kimś, w ogóle nie wiecie, jak on wygląda, nie znacie go, ale no nie wiesz?
Krzyśka, szwagra, siostry, syn, nie? Ale wy musicie wiedzieć, o co chodzi. Chuj, że typa nie znacie, ale wiecie, o co chodzi. Kiedyś śpimy urodziny, no i tam były dzieciaki i my tam nocowaliśmy. I przyszedł moment, siedzimy sobie już wieczorem tam w kuchni, zawsze na końcu impreza się zawsze kończy w kuchni, to znaczy przeważnie. Wziąłem sobie kosmetyczkę, żeby zacząć zmywać sobie już makijaż po prostu wacikami, nie? No i tam dzieciaki siedzą i jedna dziwuszka, ja już tam prawie skończyłam zmywać, nie, tapetę, że już gęba odsłonięta, sote się zrobiło za bardzo. Ona tak patrzy i tak, Karola, ja cię nie poznaję. Więc o czymś to świadczy i to, co wam zawsze mówię, ja bez makijażu wyglądam bardzo źle. Jak widzicie, ja mam wywalone na to, czy ja się pokazuję przed tysiącami ludzi i ja potrafię tak iść do sklepu. Naprawdę, ja mam to w nosie, no po prostu tak wyglądam i nic na to nie poradzę. I to jest to, co wam kiedyś powiedziałam, jak mnie ludzie widzą bez makijażu, to ja się zastanawiam, czemu oni nie dzwonią na pogotowie. Naprawdę, ja wyglądam, jakbym była taka chora jakaś, blada, tu gdzieś zaczerwieniona, mdlejąca prawie, ja tak wyglądam, naprawdę. Tak ogólnie co do moich kwiatów, nie, bo nie chcę tutaj nikogo już znowu przynudzać dzisiaj moimi kwiatami, ale będzie w najbliższych dniach jeszcze trochę o tym, ale dzisiaj sobie zróbmy przerwę. No i pierwszą chyba śmiercią będzie zdecydowanie kapusta, tak, ja wiem, że to nie jest kapusta, ale tak fajnie mi się na nią mówi kapusta i może ona się przez to pogniewała. Nie, ale już ustaliliśmy, że ona chyba prawdopodobnie zmarzła w transporcie, bo ona już na drugi dzień zaczęła się bardzo szybko robić brzydka. No zobaczymy, no ratuję ją tu trochę, może jeszcze coś z tego wyjdzie, no jak nie, no to trudno. No i właśnie się zastanawiałam, ile trupów będzie w mojej kolekcji kwiatów, bo teraz to już można nazwać kolekcją. Teraz powiem wam szczerze, że moim zdaniem nie liczyłam, ale śmiem twierdzić, że jak miałam 43 sztuki swoich, tych prywatnych i takich dużych okazów fajnych, które mam ładne u góry, to w tym momencie mój pierdolec polega na tym, że mam, myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że doszłam do setki. Rozumiecie to? Przecież to jest dekiel. O, Karolinka dostała fioła, stwierdziła, że sobie pokupuje roślinki, no ale tyle? No daj te spokój, po prostu. No i się zastanawiałam, ile będzie strat, ile będzie trupów, ile będzie pogrzebów. No bo to jest chyba nieuniknione nawet u każdego w domu, nie? Nawet jak nie miałam takiej witryny, tylko one tak normalnie, no to często się zdarzały po prostu jakieś, wiecie, trupy. Tutaj to jest to, co wam powiedziałam. Ja sobie narobiłam niechcący tyle roboty, no bo musisz doglądać, podlewać, a idź pan w pizdu, tam, także nie idźcie moimi krokami, ale jak już się dochowam jakichś rzeczywiście fajnych okazów, to wtedy będę wam mogła powiedzieć, że może i było warto. No zobaczymy. A teraz, moi drodzy, jakie to było proste. Oglądaliście ostatni film? Tam była akcja nawilżacze powietrza. Takie malutkie. Właśnie do witrynki, żeby kwiatki tam miały wilgot. No, wszystkie trzy nie działały, nie? Wszystkie trzy. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie porady. Wszystkie, dosłownie wszystkie, które mi pisaliście, testowałam i nic. Wszystkie trzy działają. Wiecie, jakie to było proste? Patrzcie na to. Nawet wam pokażę. To by nie było, że blefuję, to proszę uprzejmie. Widać? Jak pufa? Widać, nie? Teraz przełożymy do drugiego. Proszę bardzo. Pufa? Pufa. Wszystkie trzy działają. A wiecie, o co chodziło? Może nikt z was nie zwrócił mi na to uwagi ze względu na to, że to może było słabo widać. Patrzcie. Wszystko zrobiłam tak samo, tylko problem był w tym, że jak tu mamy patyczek i mamy sprężynę, to ja tą sprężynę wkładałam tak. A ona musi być na odwrót, żeby popychała ten patyczek do góry. Ja wam nawet zademonstruję. Ja robiłam w drugą stronę, o, wkładałam sprężynę tak, wkładałam tak, proszę uprzejmie, cyk, cyk, o, widzicie? I już nie działa. A w momencie, gdy obkręcimy cały ten biznes, działa. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ale zobaczcie, ja byłam już naprawdę zrezygnowana, że wszystkie trzy nawilżacze są do dupy, no bo uznałam, że to jest chińszczyzna, że może rzeczywiście jakieś falerne egzemplarze, ej, no bo mi tu gęba zaraz zaparuje. Ja szczerze mówiąc już ich chciałam w pizdu do kosza wyrzucić. Jak to kosztowało 20 zł, musiała z 20 za przesyłkę dawać, żeby to zwrócić, to mnie pal 6 w dupie z tym już, nie? I zobaczcie, taka była chostka i o tym nie ma w instrukcji. Nikt nie przewidział, że Karolina Kowalczyk wie, że trzeba to zrobić tak i tak, ale nie stwierdziła, że sprężynkę trzeba odwrócić, nie? Jak ktoś by kupił, to pamiętajcie, sprężynka w drugą stronę. Ona musi pracować, żeby wypchnąć patyczek do góry, nie? O, ekspres się płucze w tle. Powiem wam, że to wyszło przepyszne. Zdrowe, szybkie, no bo zdrowe, jakby nie było, dużo warzyw. I ja sobie posypię uprażonym jeszcze jasnym sezamem, a możecie dać ciemny.
To wtedy nawet kolorystycznie tak fajnie, to jeszcze nabierze lepszego wyglądu. Ale naprawdę bardzo dobre i naprawdę szybkie, polecam. Proszę bardzo, obiad nałożony, szybki, smaczny, zdrowy i widzicie, znalazłam jeszcze czarny sezam, więc trochę posypałam. Myślę, że do tego masła orzechowego możecie dać sobie sriracha, jeżeli lubicie. Ja oczywiście użyłabym moją pomarańczową, czyli majonezową. Idę jeść. Są dwie kwestie, które musimy sobie omówić. Jedną z nich jest temat, o którym dawno, ale to dawno nie było. A to jest temat, który nigdy się nie nudzi i zawsze warto o nim wspomnieć, czyli pogoda. Ale o tym jednak za chwilę stwierdziłam, że podejdę do mojej witryny. No i tak jak widzicie, jest tutaj troszeczkę ciasnawo. O plątwę musiałam wsadzić na chwilę tutaj, bo mir, rozumiecie to? Ta hiena jedna. Mówiłam wam, że jak jest coś takie, co wygląda jak trawa, to niech to pożera. Rzeczywiście pamiętamy o tym, żeby dawać kotom trawę. Ale wiecie co? No i na przykład Malwina jest kotem, który nie lubi trawę jeść, wiecie? Mimo, że powinna, nie? To zawsze jak postawimy im trawę taką, tą, którą oni sobie obgryzają, no Malwina to w ogóle nie wykazuje zainteresowania. Ja tak szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy ona kiedykolwiek porządnie pogryzła trawę? No jak nie lubi, no to przecież jej nogą nie w duszę, nie? Sami wśród zwierząt jest takie coś, że powinny coś robić, mogłyby coś robić, ale kotek... Nein. Nein. Jak przyjdzie ta druga witryna, no to tu się zrobi zdecydowanie luźniej i tam będzie też zdecydowanie ładniej, no ale to wszystko będę wam pokazywać, jak to przyjedzie. No i jeszcze, Dawid, słuchajcie, widzieliście, że ostatnio były filmy co drugi dzień, bo naprawdę u nas się dużo działo, nie miałam po prostu jak to zrobić. Jeszcze Dawid mi nie obkręcił drzwi. Odkręci je to po pierwsze i wtedy mogę przełożyć tu kabel, żeby poprzyklejać sobie te lampy, bo one na razie stoją tu z boku, a one mają wisieć tu od góry, nie? Naprawdę nie było kiedy. I słuchajcie, no co ja sobie tu stanęłam? Nie tak po to, żeby popatrzeć, ale ty jesteś ładna. To już tak na marginesie, ale chcę policzyć, ile ja kuźwa kwiatów kupiłam, bo to jest coś nielogicznego jednak. Byłam bardzo, ale to bardzo blisko na początku filmu, mówiąc wam, że tak około 60 kwiatów. Nie, nie liczyłam tego wcześniej, naprawdę. I 53 doniczkowe i oplątwy, nie? Te, które żyją powietrzem, nie potrzebują ziemi, 7 sztuk. 60. dekiel.pl. Teraz przejdźmy do pogody. Słuchajcie, jak patrzę na Instagram, bo dzisiaj jest sobota, więc w ogóle życzę wam miłego weekendu. Każdy, kto wrzuca stories, śnieg. Niektórzy to nawet widzę, że śniegu grubo ponad kostki. A u mnie? Zimno to jest bardzo, naprawdę. Były przymrozki. Ale ja się czuję, jakbym żyła w innej epoce. Bo u mnie jest piękne słońce, jest naprawdę zimno, a śniegu to nie ma nic. O, zobaczcie, tak wygląda u nas śnieg. No nic nie ma. Jak jest zimno, to jest zawsze pół biedy, ale jak wieje taki okropnie zimny, skurczysyński wiatr, to nie ma nic gorszego, naprawdę. Ale piękne słońce świeci. Ja tak po prostu, jak patrzę na ten Instagram, ja mówię, matko święto godzino, no co to się dzieje? Śledzę pogodę ostatnio, no i często oni tam walą nas w konia trochę i pogoda się nie sprawdza. Przewidywali te śniegi, rzeczywiście są. Dusza to chyba jest w całej Polsce, bo naprawdę u nas deszcz nie wiem kiedy padał. No i się śmiejemy teraz, że u nas to nawet śnieg nie chce padać. Jak deszcz nie pada, naprawdę jest sucho, ale to wiem, że chyba wszędzie. To tak samo nawet śniegu nie możemy się doczekać, a tam trochę chociaż zwilży, jak zacznie topnieć. Dawid poszedł z laurką do babci. Ja w tym czasie oczywiście wykorzystuję momenty i robię coś innego. Stwierdziłam, że wezmę się za storczyki i słuchajcie, który to jest, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery tu są. I każdy kwitnie, zobaczcie, ten ma takie białe, ten fioletowy, czekajcie, on ma tak, bo tu mu drugie wychodzą i ta menda, czujecie to? Ta menda ma 15 lat już gdzieś. Tu jest drugi też fioletowy i tu jest jeszcze jeden biały. Właśnie się wzięłam za nie i tutaj podowożę ich trochę. Tu mamy taki mały uszczerbek w liściu, ale opanujemy to. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Trzy nie kwitną. Ten zawsze mi się podoba, a ta menda, która ma 15 lat, to odkąd tu jest, to mnie wkurza. Zawsze drugi pęd nie zauważa i zanim go nastawię, to on zawsze rośnie gdzieś w swoją stronę i później o. No nie mogę go naprostować, bo go połamie i... Aj, niech już tak będzie. Słuchajcie, jest przecież jeszcze jedna akcja, nie? W tym tygodniu obiecałam wam, że nagram wam film na temat kosztów naszej całej łazienki, nie? I wiadomo też jest to, powiem to też w tamtym filmie, że cały koszt łazienki no, będzie zależny od regionu, w którym mieszkacie, bo robocizna będzie inaczej kosztowała, prawda? Większe miasto będzie drożej, mniejsza mieścina może być troszeczkę taniej albo zbliżone. Tak samo jest z kosztem innych rzeczy. Płytki możecie wziąć droższe, możecie wziąć tańsze, możecie kupić to sobie droższe, możecie mieć inny metraż łazienki i to jest taka oczywista oczywistość, ale o której chciałam po prostu wspomnieć. Ja dwa w jednym! O nie! Kto zna te numery? No to, że jest niezamknięta, no to standard jedno, nie?
Widzicie to drugie? Tu? Tu, widzicie to? No Boże Święty, no czy to nie można jakoś normalnie w tym domu? Patrzcie, jeszcze tu resztka zawieszona. Ja cię kręcę, nie, to jest po prostu... To jest nieustająca walka z wiatrakami. Co to te chłopy Bełgie mają? Ja nie rozumiem, po prostu ja nie rozumiem. Potrzebuję magiczną gąbkę, muszę się jedną rzecz wytrzeć. Tu mi się takie coś na schodach urąbało i powiem wam, że no magiczną gąbkę to ja znam już od wielu, wielu lat. No i właśnie zeszło. Ona jest niesamowita do wszystkiego. Coś tu jeszcze brudne jest, można by było od razu przelizać. Bo ja tu weszłam, ale mnie rozproszył ten klop z tym papierem i słuchajcie, miałam wam powiedzieć, że w tym tygodniu właśnie miał być ten film, ale wiedzieliście, że filmy były co drugi dzień, nie było czasu, nie było kiedy tego robić i nagram prawdopodobnie jutro i będzie on albo jutro, albo w poniedziałek, albo we wtorek, ale to już na 100%, naprawdę, bo teraz nam wyskoczyło trochę rzeczy, jak widzieliście, vlogów nie było, bo były co drugi dzień. Zsapałam się znowu, no, trzeba schudnąć, bo to już czego oddychać nie może. Ona tańczy, widzowie, jak żołnierz. Co to? Co to? Muszę wyciszyć. Co to? A, pamiętacie akcję Liska? Jak Laurka bała się tego Liska, to teraz jest to najlepszy przyjaciel, no już od dawna. A teraz jest, tak jak się tego nie bała, Turlaczka. To jest Turlaczek z Fisher-Price'a. On się tak nazywa, Turlaczek z Fisher-Price'a. I ja go kupiłam kiedyś używanego na Vinted. Naprawdę bardzo dobre pieniądze i teraz ona się boi jego. Widzicie? Papa mu robi, tu niby z nim tańczy, bo on tu śpiewa. O! Ale ona się go boi. O! No pojechał! Ona się go boi, widzowie. Tylko nie boi się tak jak Liska, aż się trzęsie, ale jest bardzo odważna z daleka, nie? Oho! No włącz go! Chodź! Pani Laurko! O, co? No, chodź. No dalej. Już jesteś, zobacz, jak jesteś blisko. O, ruszył się. Tu nie chodzi o to, co ta zabawka robi i tak dalej, ale ogólnie nawet fajny jest. Piłkę rzuca, bo tu piłka jest taka, żeby mu dać do rzucania. Po prostu fakt jest jeden. O, widzicie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No dalej. No, włącz go, chodź. No włącz, Laurka. Bo Rysiu włączy, zobacz. Rysiu się nie boi. No? Oja, ale ona udaje, widzowie. No dalej, chodź, patrzcie, jak ona jest blisko. No, dalej włącz. Nie mądruj się. Uuu, patrzcie, jak ona chce go sięgnąć, a on tak daleko jest, ona nie może. Uuu, no. Oja. A widzicie? Nie dotknie. Jest tu mamusi na kolanach. Bezpiecznie się na niego patrzy, nie? No idź go, włącz dalej, szybko. Jak się dmucha balona? Nadmuchaj balona. Brawo, nadmucha balona, widzowie! Chodź. Nadmuchaj balona jeszcze. Brawo. No daj, mama mu da, proszę. No, patrz. Ojo! Teraz mu damy balon. Jeden, dwa, nie wiem, co się stało, że balon to jest babcia. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, woohoo! Halo, halo, zapraszamy! Koncert! Pani Laurko! Halo! Halo! Pani Laurko! Halo! Pani Laurko, koncert! Trzeba wystąpić! Pieniądze zarobić! Halo! Pani! Nie będzie koncert! Pani odmówiła! Bilety zwrócimy! Widzowie, chciałam powiedzieć, że u nas coś jest nie tak. Jest sobota, a co sobotę? Rosół, nie? Albo ramen. I nikt nie ma ochoty? Ja do Dawida rosół. Dawid. Rozumiecie to?
Czasami tak jest, że się po prostu przeje i człowiek już po prostu nie ma ochoty, nie? No takie życie. Teraz przed chwilą znowu patrzyłam na Instagram i się zastanawiam, gdzie jest ten śnieg. Znaczy, wiecie co? Cieszę się z jednej strony, że go nie ma, bo już tam w dupie już, niech ta wiosna przyjdzie. Ale wiadomo, no klimat się tak zmienia, że się nie ma co dziwić, że w kwietniu jest śnieg. Któregoś roku to chyba w maju nawet spadł, z tego co pamiętam. Nie takie ilości, ale było coś takiego. Więc słuchajcie, w dniu dzisiejszym od nas dla was to wszystko. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrybujcie, zostawcie kciuka do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.